Fafik, 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 dzisiaj nauczysz się być nazizizianem. Fafik, oddaj to. To nie dla psów zabawka. To dzieci się bawią tym. Oddaj. Jesteś głupi. Fafik, kto go nazwał tak trudno? Ach, te drzwi skrzypią. Sialikan, drzwi skrzypią. No, to ten pajac przyszedł. Ty go widzisz? Jak bezczelnie otworzył te drzwi i wszedł tutaj? Nie, ale dobra, co? Słuchaj ty! Buty wydarłem, błoto nie naniosłem, o co mam chodzi? Słuchaj, co mnie słuchaj, rzucasz? Zielona szczoto, coś to zrobił na górze. Czemu zrobiłeś rozpierdzieć w pokoju? Co? Przecież mnie tam nawet gówno nie było dzisiaj. Dlaczego zrobiłeś bałagan w pokoju? I headset w kiblu wsadziłeś? Ty chcesz coś mnie wlobić? Ty też? Co? Kieszonkowe nie macie, żeby dać w tym miesiącu? Wiesz co ja cię wrobię? W płaską mord... To dopiero początek twojej kary. Będziesz miał ślaban. Ale ziacio. Zrobiłeś bałagan u siebie w pokoju, rozpieprzyłeś wszystkie rzeczy. Okulary zajebistości na ziemi leżały. Niemożliwe, to? Niemożliwe, bo ja ich używam. Nawet swojego misia rzuciłeś pod sufit. Czekaj, co? Nawet hecy z moimi włączonymi bananami wrzuciłeś do kibla, wiesz ty co? Dotykałeś mojego misia? Ty go żeś wyrzucił. Co? Ja nie dotykam swojego nawet misia bez pozwolenia. Zabierz to. Ręka ukiszenia. Zabierz, no już? To. Uspokoiłeś się? Nie. O co wam chodzi? Chodź, pokażę ci. Jak nie pamiętasz, bo jesteś taki tępy. No jak mnie lejesz dwa razy przynajmniej dziennie patelnią, to jak ja mam pamiętać różne chodź, rzeczy? Pokażę ci, co żeś narobił. Chodź, pokażę ci, żebyś wiedział, za co ja dostajesz narobiłem tą karę. Ale stacjonarny już odłączony, także nie będzie grania Fortnite'a. Słucham? Przecież ja nic nie zrobiłem. Dopiero co przysiadłem. Tak? To popatrzcie, popatrzcie. Pa, co tu jest? Flamastry, kredki, wszystko rozdupcone. Ja myślałem, że to z PlayStation VR. Ale co tu się stało? Armageddon, tornado, co jest? No, właśnie. Patrz nawet, kto? Kto dotykał mojego misia? No, pytam no co? Się. No, a kto miał dotykać twojego obślinionego, obstranego miśka? Ja rozumiem wszystko, żeby mi rozpokoił i na mnie zgonić. Ale żeby mojego misia pysia dotykać, no to macie w teraz, nie? Tylko ty go na silne potrafisz do sufitu przyczepić. Maciek, to nie jest najgorsze. To nie jest najgorsze. Headset spuściłeś kiblu. To ci jeszcze bym wybaczył, nie? Tak jak chcesz mieszkać w burdelu, to spoko. Ale nasz headset, na którym my gramy, żeby w kiblu spuścić i zapać kibel. Nie, oczuńcie się. Wyciągam kartę SIM, masz szlaban. No a ja ile mamy headsetów w domu? Mamy jeden pieprzony headset. Ale który kibel? To tamten. Patrz co tu się stało. Widzisz to? To dzisiaj nikt go nie wyciągnął z tego kibla. O nie! No pojebało was! Widzieliście i nie podnieśliście? Nie no, teraz to zanurzyło się, to teraz to już w ogóle gwarancji nie obejmie. Wiesz co? No jeszcze nie mrzucę. Ja wiem, że ty mi zazdrościsz pewnych dzieci, ale takie coś to jest przeginka. A to ty... ci zazdroszczę. Czego mam ci zazdrościć? Tych szczot, tej płaskiej moje mordy? Moje urody od dzieci. Słuchaj, ja nie wyciągałem headsetu z kibla, dlatego że, żebyś ty widział swoje miejsce zbrodni. Po prostu. Nie chciałem, żebyś... Nie. Bo nie, potem byś się wyparł, że nic nie, tutaj nie ma, nie, tak? Nie, a tam gówno jeszcze pływa? Nie. To też jeszcze bym ci wybaczył, ale wiesz czego ci nigdy nie wybaczę? Przecież to nie ja. To, że mój szampon gamingowy zużyłeś w całości. Nie, to jest mała szkoda, w ogóle to mi nie to szkoda. To nie jest mała szkoda. Wiesz ile kosztuje buteleczka tego specyfiku? Na bazarku? No to nie wiem. Gówno od streamerki kupione za $500, za 10 ml. Co? Ty nie masz co z pieniędzmi robić, tylko kupuję szampony za $500. A co mam hawajską ci kupić? No najwyżej. Teraz no to już się VR na tym nie da grać, ewentualnie możesz akwarium oglądać. Ale co wy mi wklejacie? Bo przecież to nie ja zrobiłem, ile razy mam mówić? Usiądź na kiblu, masz, proszę. To ile symulator, możesz grać sobie teraz w obsranym headsecie. Nie, no to gówno widzę. Sialikan, czekaj. Babka, ty stara rolo, wychodź mi z tej wentylacji, ty cwaniaro. Babka nie jest sas, zostaw ją, ona by się tam z wózkiem nie zmieściła. No nie wiem. Ja wiem, że ona wychodziła nieraz z kibla przez rurę kanalizacyjną, ale... Nie, to nie ona, na pewno nie ona, to byłeś ty. Źle ci z oczu patrzę. Nie. Przecież to nie ja, przecież mówię, że to nie. No idę do pokoju, ja tego sprzątać nie będę, No spróbuj tylko, ja tego nie no to nie będzie ja Fortnite'a, nie będziesz grał Fortnite'a. Będzie Fortnite i dzisiaj mi podpinasz znowu internet, bo mnie wkurwa. Tutaj się oddzieliło. Nie. Przemyśl to sobie. Ja te zamknę drzwi, ja nimi pierdolę. Ja jestem tutaj wkurzony. Tak nie będzie, ale mnie zdenerwowali jeszcze patelnia w moim pokoju. Ja się za to jeszcze zemszczę, nie? Jak można mnie obwiniać o takie rzeczy, co ja nie zrobiłem? Gdzie to w ogóle leżało? Ja nawet nie używałem takich rzeczy. Wiem, że telefon tutaj, ale co ja w ogóle sprzątam? Nie, ale to za misia to ja w ogóle już się zdenerwowałem. O nie, mam lęk wysokości, nie wejdę. O nie, misiu. Dlaczego ja nie jestem koszykarzem?
Te w szachy. Czemu mam w ogóle jeden pionek? Nie, ja tego nie śpiątam. Ja znajdę winowajcie. Ja znajdę winowajcie. Zobaczysz jeszcze. Tum, tum, tum. Dobra. Okej. Okay. Trzeba po cichutku, żeby Siarika mnie nie zauważył. Na paluszkach. O kurcie, ale mam dziurę w skarpecie. Później to wymienię. Dramatyczna muzyka. Tum, 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 tum. O nie, przepychaczka. Kto się przestawił? A tylko w tym domu ja mogę używać takich rzeczy. Tum, 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 tum. Wiedziałem, że jeszcze kibel ciepły był. Tum, 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 tum. Tum, 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 gul, 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 gul. Wytłumaczę każdemu. W tej scenie chodziło o to, że szukam winowajcy. Muszla była ciepła, zapach był nie mój, więc postanowiłem szukać w kanalizacji. Tum, 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 tum. O, banany na ziemi, wielkodupny przy stole. Tum, zamknij łeb, Maciek. O kurcze. Tum, 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 tum. Teraz idę do garażu. Tum, 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 tum. A co to za śmietnik? Co? Od kiedy tu śmietnik stoi? Dobra, nieważne. Tum, 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 tum. Siokam winowajcy, który mi zniszczył wszystko. I dodatkowo mojego misia. Najważniejszego misia w moim życiu. O! No, przynajmniej salami. Tum, 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 tum. Sorry. Da, to garażu miałem iść. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tum, 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 tum. Halo? Halo? Czuję go. Czuję tą osobę, która mi wszystko zniszczyła i zrobiła wszystko na mnie. Halo? Halo? Ja wiem, że gdzieś tu jesteś, Kubańciu. Czuję go. O nie, to ja. Tu, 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 tu. Muszę wziąć teraz klucik do piwnicy, żeby się dostać. Na pewno tam jest. Tam czuję bardzo mocną energię tego wszystkiego. Tum, 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 tum. Ej! O, w dupę. Nie ma kluczyków. Ocie ch... Nie no, świr. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. O! Dupę, i to dosłownie. Co? Ho, ho! Leć się, chłopie. Nagle tak jakoś luźniej się zrobiło. Tum, 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 tum. I na pewno tutaj się schował, bo czuję tutaj za miśkami. Nie, 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 podusie? O, jakie słodkie. No, dzisiaj na tobie będę spać, ale to później wrócę do ciebie. O, o, antygrawitacja znowu w pokoju działa. W tej piwnicy nic nie ma, nie ma mojego złocinki. Idę stąd. Tu, 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 tu. Dziwne, myślałem, że Foxy był w kuchni. Tu, 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 tu. Abym coś odjebał mu. Gdzie jest patelnia? Ale to będzie epiczne. Albo kartonem go zaatakuje. Tu, 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 tu. Kurde. Ale by był fej. Kurde, a co jest ty? Żybicce, świnio. Co jest za kupo? Ty... Maciek, ten zielony chodzący glucie, ale cię strzelę po prostu zaraz, ale idę po ciebie już, chodź tu, ty mały gnoju. O kurcie, ale mnie gonił przez ten cały korytarz, to jest świr, ja nie wiedziałem, że ten grubas umie biegać. Dobra, idę sprawdzić ostatnie miejsce. Tu, 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 tu. A nie, nikogo nie ma. A kto? Felonika, to ty zrobiłaś to w moim po... Dotknęłaś mojego misia. Na pokój. Zemsta. Na przedpokój. To była zemsta. Na to, że mnie tak się pozbyłeś. A myślałeś, że się mnie tak łatwo pozbędziesz? Nie. Co? Nie pozbędziesz się mnie tak łatwo. To prawda, trafiłam do piekła i potem mnie stamtąd wypieprzyli, więc tutaj przyszłam, potem usłyszałam... Bo no mnie to interesuje. Nabijesz się jak baba. Jak ci tym kijem bezbolowym wykrzywię tą mordę, to już nie będzie taka płaska, tylko... Zamknij tą mordę. Teraz masz przesrane. O, ma telefon! O, ma telefon! O,
ale się obsrała. A ja tylko chciałem zadzwonić do jej starej. Mamo Weloniki, twoja córka rozwiała mi wszystko w pokoju. Przyjdź za nią posprzątać, masz 2 minuty. Ale sapie się biegasz. Dzwonię do twojego starego. Nie. Bip. Halo? Maciek jest okropny! Zaczął na mnie zwalać winę, jeszcze mi mnie bije i w ogóle jest dla mnie okropny, no po prostu nie można z nim wytrzymać! Weź coś zrób! Fotowoltaika! Tak? Masz prześlane teraz. Też masz. Przesrane. Mój kijek jest dłuższy od twojego. Mam bliznę! Co wy tu robicie? A, zresztą nieważne, co za patola, znowu to samo. Zginiesz teraz! Cześć. Ale ziomok taki zrobię. Czemu ja gwiazdy teraz widzę? Co tu się dzieje? Ho, ho, ho. Idealny czas do zemsty. Oczy, pomóż mi. Już ci pomagam, mordko. O nie, 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 nie. Oła, co on mi zrobił? O nie, o nie, 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 o nie, 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 ja poznaję to miejsce. O nie, ja poznaję to miejsce. No cześć. Ociechu.